Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu. Witam cię w kolejnym odcinku z Warface'a rankingowego. Słuchajcie, zostały nam dwa mecze opozycje. Dwa mecze, więc mam nadzieję, że uda nam się je wygrać i żeby ta pozycja była sensowna. No jestem swoją drogą ciekaw, co będzie jak przegram wszystkie cztery. W sensie, no nie wszystkie cztery, no dobra, nie wszystkie, o. Tylko jak przegram cztery, czy spadnę o jedną pozycję, czy utrzymam tą? Jak to działa generalnie w tych meczach o pozycję w Warface'ie? No bo no to jest dobre pytanie, kurna, tak po prawdzie. Jak to działa tak właściwie? Czy ktoś z was wie? Czy ktoś z was kuma, jak to działa? Bo wiem, że w każdym FPS-ie działa to inaczej, a nie wiem jak tutaj. Więc, słuchajcie, no zostały nam te dwa meczyki, zagrajmy je, no i co? Do zobaczenia za chwilę z meczu. No i co, słuchajcie, jedziemy z piramidą, ja bym to nazwał jedziemy z Anubisem, ale to nie jest CS mimo wszystko. Więc wiecie, wymieniłem swoją drogą sobie pistolet na Makarowa, nie wiem czy on jest lepszy, w sensie damage miał troszeczkę lepszy niż tamten, więc zobaczymy, co to będzie. Oj, oj, oj. No, kurna, nie przeciągnąłem tego w dół. No i złoty CMCR, no. Broń eventowa, jak to sami napisaliście. Broń eventowa, słuchajcie, no i wyszło jak wyszło, nie? No jest 1 na 3, no jestem ciekaw, czy mu się uda. Chociaż biorąc pod uwagę to, jak idzie, to wątpię. Wątpię, S-clutch, oj, tak, byczku, S-clutch. Dobrze. Ej, może faktycznie S-clutch? Oni nie byli jacyś... O kurwa, wbiegł w tego Claymora. Przecież było go widać z kilometra. Aj, no trudno. No próbujemy, słuchajcie, dalej. No ale zlamiłem tam strasznie. Ale to dlatego, że się podpaliłem. Zobaczyłem chłopa, wiecie, że skucnięty, obrócony. No i wziąłem i co? No i strzelam, mówię, nie? No i dupa. Jest jak jest. Jezus, ale się wystraszyłem tym wkrętarki. Myślałem, że to chłop. Dobra. Trochę damage'u dostał, ale za mało. Tu naszych nie ma. Tam padają jak muchy. Niedobrze. Dobra, mołotowa na szybkiego. Ale chujowego rzuciłem mołotowa. O! Widziałem go tam. Widziałem tam bydlaka. Bomba podłożona. No nasi na dziurę dostają niestety. Tak. O kurwa! No nie! Ale mi wylas! I znowu ten Hasan, no! Przegraliśmy rundę. Ale mu wjechał tym Howardem. Ajajaj, no niedobrze, jest niedobrze, jest, słuchajcie, no. Wjechali na twardo w jedynkę, wjechali na twardo w dwójkę, w zasadzie odwrotnie. Wjechali na twardo w dwójkę, w jedynkę, a my zero, nie? Zero jakiegoś takiego przeciwstawienia się im. No niestety. Słyszę. Słyszę, ale nie widzę. To oznacza, że są na środku. Ale lagi są. I niby pakiet losów nie mam. Niby ping jest ok. Ale kurna mnie cofa, nie? O co chodzi? Ja pierdolę, szczelba! Szczelba! I już chłop wyszedł, nie? Znaczy z jednej strony się nie dziwię, bo strasznie to źle idzie. Wow, ale ten junior ciśnie, ty, co jest? Ten 27 ma taki podwójny strzał? O co tu chodzi? Runda przegrana. Wróg wyeliminował naszą drużynę. No wygląda to strasznie źle, powiem wam szczerze. Podłóż bombę. Wygląda to strasznie źle. I to może oznaczać tylko tyle, że jednak będzie runda, znaczy runda, będzie mecz w dupę. A to może oznaczać tylko tyle, że zostanie nam jeden do wygrania lub nie. Nie no kurwa, nie wierzę w te shotguny, nie. Ile PH trzeba mieć w życiu, co? Znaczy ja trochę też za mało... Ale wpierdol dostajemy. Ty, ale to są bambiki tak ogólnie rzecz biorąc. Przecież oni w większości stoją w miejscu. W sensie takim, że jakby tamten kłócał. No dobra, może jeden czy dwóch od nich tam gra, ale no nie wiem. I ten blue teraz też kurwa odpalił temat.
Rzuć przeciwnikom bombę. No lipa jest, no co ja wam powiem, no lipa jest. No lipa jest. Ale żebym se bagneta wziął, ty. Ale żebym se bagneta wziął. Bomba przechwycona. No dobra, przechwycona, nie przechwycona. Tu jest gościu. Dobra. Tu jest drugi, zajebiście, dobrze. Ale żeśmy teraz przycisnęli, no teraz tylko wygrać, no. Gdzie jest ta paka? No kurwa, wiedziałem, że on tu jest, no. Tylko, że on mnie złantapował z tego CMCR-a jebanego. Pierdolony CMCR, no nie wierzę w to, nie. Przegraliśmy rundę. Wróg rozbroił bombę. Nie wierzę w to, no. Podłóż bombę. Najgorsze jest to, że tym sposobem jakby... Dali ich broń, która... Imo jest OP. No ja nie wiem, jak wy uważacie, ale Imo ona jest OP. Wszystkim ludziom. No i chuj. I granat mnie zabił. I juniora też. Zajebiście. Zajebiście, no. Dali broń ludziom, która jest OP. I teraz, jak jej nie znerfią, to dla mnie to jest tak, kurwa, głupi case, że to jest masakra, nie? Bo nowi gracze... Już pomijam, jakby mnie, nie? Ale nowi gracze, którzy będą chcieli przyjść grać, będą dostawali od wszystkich kurę na dziurę. To jest absurdalne, nie? Jest 2-6, mam, daj spokój. Szkoda gadać o tym meczu, słuchajcie. Szkoda o tym meczu gadać. Widzimy się za chwilę w następnym. No i jedziemy, moi drodzy, jedziemy. Mam nadzieję, że ten mecz będzie lepszy, nie? Mam nadzieję, że ten mecz będzie lepszy. Ale to zobaczymy, nie? Zobaczymy, co to czas przyniesie. O ty kurwa gnoju. O ty kurwa gnoju. Ale tak myślałem, czemu ja się tak zatrzymałem? Jakbym dostał udaru. Czemu? Wow, ale ten z P90 leci. A nie, przepraszam, to jest Mogul. Magpul. Magul. Wszyscy z tymi golden broniami. No masakra po prostu, nie? Nie wiem, po chuj oni robią takie eventy. Przecież to jest absurdalne. To jest absurdalne, nie? To się w ogóle... A, nie chcę mi się chyba rozwodzić na ten temat, nie? Ale szczerze, robienie broni, które są mega OP, no raczej nie wpływa dobrze na gierkę, nie? Wyeliminowaliśmy drużynę przeciwnika. No, ale Szek chociaż dowiózł, no. Chociaż tyle. I Assassin od nich wyszedł. Nie no, w pierwszej rundzie bez jaj. Bez jaj. Bez jaj, gościu, no. Trzeba było chwilę chociaż pograć, no. Tu po prawej mam dwóch. Aha, już nikogo? O kurwa! Nie no, ja mam takiego pecha timingowego, że to jest po prostu masakra, nie? Ja mam kurwa takiego pecha timingowego, naprawdę. No i chuj, no. I znowu ten siłowy mnie zabił. Tam śliwowy. No gówno z tego wyszło, no co ja wam powiem, no. O, dziękuję. Bomba podłożona. Dobra, paka leży. Więc przypał już jest. Dobra, trzeba to... O kurwa, co? Nie wierzę w to! Jakby... Czy wy widzieliście to, co ja? W sensie... Kurwa, mogło się wydarzyć wszystko! Bombę. Runda wygrana. Ale nie spodziewałem się, że chłop stanie za winkla. Mamy we dwójkę jak te kasztany.
Jak te kasztany! Mój Boże! Nie wierzę w to po prostu, nie? Nie wierzę w to, co tam się odwaliło. Co ja robię w tej grze, nie? Co ja robię w tej grze? W Apexie takie rzeczy mi się nie zdarzają, nie? Tutaj nagminnie. To się... Ja rozumiem, że to jest kwestia różnica godzin gry, ale no nadal jakby... Kurwa, gram w takie dynamiczne gry. Co jest? Masakra, powiem wam. Masakra. No jakby no nie kumam, nie? No nie kumam, no. Strzelanie średnio idzie. To rozumiem, no bo jakby wiecie. No nie ma wczuty w to bronie, jakby wiadomo. Ale że ja nie widzę tych ludzi, no to już jest dla mnie dramat. Nie, może ja powinienem popracować nad balansem kolorów w tej grze, czy coś. Żeby jakoś bardziej, jakby wiecie o co chodzi, nie? Żeby bardziej się wyróżniali. No tak się zastanawiam, co ja mogę zrobić. Żeby nie grać jak kasztan i mieć 0-4 co mecz. Bo to już mi jest wstyd normalnie aż. To jest mi normalnie, najzwyczajniej, słuchajcie, wstyd takie rzeczy mam pokazywać, no. Aha. Najmniejsi wrogowie stanowią największe zagrożenie? Co to za ten? Co to za... Rozumiem, że gówno zagrałem, ale to... Że mnie tak obrażać od razu, że najmniejszy? Masakra po prostu. Masakra, słuchaj. Nie, szkoda nawet gadać. Szkoda gadać o tym podsumowaniu. Dobra? Omińmy to podsumowanie? Nie, to jest wszystko w porządku. Omińmy je. Szerokim łukiem najlepiej. Takim... Nie? I wtedy jest git. I zobaczmy, co nam wyszło. Srebro 1. Srebro 1, czyli właściwie nie spadłem za daleko. Mimo tych trzech przegranych, to spadliśmy tylko o jedną rangę. On nomen omen nie jest źle w sumie. Nie jest źle. Także widzimy się za chwilę w kolejnym meczu. No i lecimy z kolejnym meczem, słuchajcie. Lecimy, no. Mam nadzieję, że teraz pójdzie lepiej. Znowu z tego Szeka mamy w drużynie. Więc może nie będzie tragicznie. No ale, kurna, moje skille są jakie są, nie? Więc jakby tu trzeba brać... Nie, mi ręce, kurwa, opadają. Naprawdę, słuchajcie. No chłop przebiegł koło gościa. I on nawet nie zauważył, że on koło niego przebiegł. Rozumiecie to? I wbiegł mi na plecy. No jak Szek nie wykeruje, to nikt nie wykeruje. No i właśnie. Kurwa mać, no. Nie wiem, no nie da się nie klnąć. No przepraszam was, no nie da się, no. Ja bym chciał, ale no się nie da, no. No się po prostu, no nie da, no. O. Dobra, jeden zdech. Jeszcze jeden tam jest. Uważaj tym Szekiem. Mam cię, bydloku! Tu po prawej jest? Wydawało mi się chyba. Wydawało mi się. Dawaj, Kewa, do maksa ci lecimy, gościu. Proszę bardzo. Proszę bardzo, nie ma problemu. Dobra, gdzie ten ostatni jest? Pewnie gdzieś kutasi. O, mamy go! Kurde, no wreszcie! Widzicie? Trafiłem na swoją rangę. Silver 1 i wreszcie coś tam... No. Coś drgnęło, no tak powiem. Coś drgnęło. Czy tam dygnęło, no w sumie nie wiem. No. Się kurwa wystraszyłem z wrażenia, no. A ci ten śliwowy może spierdalać? Jakby już naprawdę, no ileż można, no. Gdzie się nie wychylę, to ten śliwowy jest. Tylko czasami się uda go ubić chociaż. O, ładnie. No ale to śliwowego podnie... O kurwa. No jest bida.
Jeden chujek jest tam. No nie wierzę w to, kurwa! Jakiego pecha trzeba mieć? Podłóż bombę. Ale granatem próbowałem, nawet na strajmie napisali, widzicie? To nie jest tak tragicznie, ale... Dobrze też nie jest, nie? Dobrze też nie jest, jak coś. O kurwa. O kurwa, no chodź, do góry idziemy, no. A to ty żeś mnie podniósł? O kurwa. Padłem im na łeb. Jebane smoki. A ja zapomniałem, że w tej grze to działa tak, że jak kliknę spację przy tym, przy kancie, to mi od razu wrzuca. Ty się wyskakujesz, nie? No ale dobrze, Szaku przynajmniej uratował, no. Tam Szeku, oh. Masakra, nie? Naprawdę, powiem wam, że... Że masakra, no. Powiem wam tyle, że masakra po prostu. No co za kurwa jebana, no... Przeca, no ja nie wiem, nie? Ale mam taki niski ping. I tak mnie cofa. Jakby to jest rzecz, której ja nie jestem w stanie zrozumieć w tej grze. Mam tak niski ping, a i tak mnie cofa. To co się dzieje, jak wygracie na przykład na pingu, nie wiem, 100 czy 150, bo pisaliście mi, że mam mega niski ping. Więc się tak zastanawiam. Co wtedy, nie? O kurwa, ale wbiegł w nich. Co wtedy? To wy w ogóle chyba w miejscu stoicie. Marcin, ja nie rozumiem tego, nie? 20 pingu, pakiet los 0, a i tak cofa. Jakby, w czym jest problem? Bomba przechwycona. Dobra, gin tam. O kurwa. A! No co za... Szmaciarz z tym granatem, kurwa, ale mu się odbił fajnie. Ugh! No. Mam nadzieję, że się nie obrażacie, nie? Bo to tak jak wiecie, to tak ferworze walki. No osobiście tak nie uważam, że szmaciarz. Ferworze walki, oczywiście, że tak. Gnój, knut i dranie, ale... O, czeku, kogoś dojechał. Brawo, ładnie. Jeszcze... O kurwa, jeszcze... Nie, jeszcze jeden. No, to nie jest źle, dobra. Wiem, że jeszcze czterech. Ale jak oni mają dwóch medyków i się medują co... O kurna! Ten Luxury, co poleciał? Co jest? Ale to znowu CMCR-ka, nie? CMCR-ka znowu. Brawo, brawo, Szeku. Dobra robota. No ja znowu mam 2-6, miałem 2-1. No i... No i jak zawsze jest, podpalę się, jest już super. I wtedy jak psu w dupę w gard... No i wiecie, o co chodzi. No i zajebał. Nie, nie wierzę w to. Dobił mi go. Kurwa, a tego nie mogłeś dobić? Znowu ten śliwowy, no. My to tych naszych medyków. Myślę, tego jednego medyka. On by mógł dupę ruszyć i medować ludzi, nie? Tak chciałem tylko powiedzieć. O, ale go w stopę trafił. Nice. Jestem odwrotnością naszej drużyny, naprawdę. Ja nie wiem, co się ze mną dzieje w tym Warface ostatnio. Może ja powinienem przestać grać te rankedy? I się skupić tylko na zwykłych? Dopóki nie ogarnę, że jestem kasztanem i nie powinienem ich grać. Jak wiecie, o co chodzi. Tak się zastanawiam po prostu, czy... Jakby, czy powinienem, czy według was to jest dobrze, że gramię, bo to... To co ludzie, to opinia, oczywiście. Bomba podłożona. Dobra, łap tam na ryjec. Nie wiem, gdzie on go trafił, ale wiem, że na dwójce jest paka.
I wiem też, że to był chłop. Słyszę, ale najgorsze jest w tej grze to, że ja kurwa słyszę kroki, ale za cholerę nie wiem skąd. W sensie, mam wrażenie, że są tu, to idę w tą stronę, a się okazuje, że jednak nie są tu. I to mnie tak irytuje, słuchajcie. Wiecie, bo ja się nie potrafię skupić wtedy, nie? Ja biegnę w miejsce, gdzie ktoś powinien być, a tam go nie ma. A ten śliwowy wjeżdża we mnie jak w burą sukę po prostu, tak o cyk. I tyle, nie? O, tak samo tutaj z tym dźwiękiem. Ja też, jak ten Rainbow, słyszałem go w środku, a się okazało, że on jest na zewnątrz. Ale może to kwestia do uczenia się po prostu, jak dźwięki działają w tej grze. No na pewno działają mega dziwnie, nie? W sensie, wydaje mi się, że nie do końca dobrze są zrobione. O, w ten sposób. Dla kogoś, kto jest przyzwyczajony, okej. Ale ogólnie, wiecie, jakby... No tu masz łopa, dobrze, brawo. Lewej coś? Ale mu wjechał w łeb. Najgorzej z tymi medykami, nie? Podłóż bombę. Najgorzej, no. Początek rundy. Najgorzej. No ja mógłbym zostać medykiem, ale ja i tak nikogo nie będę medował, bo jestem kasztanem, więc... To nie ma sensu najmniejszego. No patrz, jaki kurwa... Ale jak on tak szybko tu dobiegnie? Jak on tak szybko tu kurwa dobiegł? To mnie zastanawia cały czas. I ogólnie ten nasz medyk to też mógłby medować. On tak kurwa kampi bardziej. Nie wiem, dziwne to dla mnie. I chłop w ogóle skucany jest na środku. Chyba, że on z tym Luxurym gra i on tylko tego Luxurego sobie ubrał za cel i będzie tylko jego medował, no to wtedy okej, no ale... No właśnie. Drużyna przeciwnika. No brawo! Wygraliśmy rundę. Ja pierdolę, ale... No, nie wiem. Podłóż bombę. Nie wiem, powiem wam, ale za to cieszę się, że nie jestem jak ten Adomagna. Czy jak to się tam czyta. Że chociaż mam jakieś fragi. Jakbym nie miał jakichś fragów jeszcze, to bym się chyba zapłakał góra w tym meczu, naprawdę. To bym się chyba kurwa zapłakał, nie? I kurwa za ściany mnie zabił! Bomba przechwycona. Bomba upuszczona. Ja pierdolę, nie wierzę w to. Ja nie mam psychy do tej gry chyba, słuchajcie, naprawdę. No chłop mi zajebał tapas za ściany, no. To jest tak, jakbyście się zastanawiali, czemu ludzie odchodzą z tej gry. No właśnie, kurwa, dlatego, no. Jakby ile można, nie? W sensie, jakby ja rozumiem wszystko. Ja rozumiem wszystko. Nie? Ale naprawdę, no kurwa, przecież to jest taki desing, że to się nie da. Drużyna przeciwnika wyeliminowana. Wygraliśmy rundę. Że to się po prostu nie da, nie? Broń miejsc podłożenia bomb. Nie wiem, to jest jeden tick rate, kurwa, mecz, czy o co chodzi? Że chłop mnie w piętę trafił i mnie zabił, no. Ale mu kurwa pomogłem, dobra. I gnoju! Nie będziesz mi tak robił, no. Uf, ale się udało, słuchajcie, udało się! Udało się, mamy to! Ale ciężko wywalczone to zwycięstwo. Przez moich kompanów z drużyny oczywiście, nie przeze mnie, bo ja tutaj to co najwyżej podtrzymywałem im wodę, żeby nie była za ciepła. Ani za zimna. Żeby wiecie, żeby nie zmroziło im rąk. Wygląda to, prawda, powiedziałbym, że
Tak jak zwykle na rankingowych. Także nie ma tu żadnego odchylenia od normy. Dalej to KD jest takie, że szkoda na nie w ogóle patrzeć. No ale co? No to 25 RP wbite? Wbite, owszem. Czy zbliżamy się do Golda? Owszem. Czy coś należało? Wątpię. No ale to wiecie, no jest jak jest. Natomiast słuchajcie, to tyle jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że mimo mojego skilla i dyspozycji wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Pamiętajcie o subskrybowaniu, jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału. No i zachęcam do wspierania, przycisk wesprzyj. Dziękuję wam za oglądanie i zapraszam was do kolejnych. Na razie, no i cześć.